wszystkie moje uczucia masz za nic. Jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic. Jeśli wszystkie moje uczucia masz za nic, jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic. Już od dawna nie dbam o czyjeś względy, nie trudno zauważyć, że ludzie są jak sępy, latają wkoło ciebie, widząc jak popełniasz błędy i czekają tylko, aż uciec nie będziesz miał którędy. Znam tych, co już przestali być sobą, oszukiwali, zdradzali, kłamali, a dali słowo, potem prosili, błagali, obiecywali, na nowo się wykręcali, gadali, że przecież ale i no, bo dlatego dzisiaj uważam, komu podaję rękę, to czyny są prawdziwe, słowa mogą tylko być piękne. Pamiętaj, uważaj, przed kim otwierasz serce i nie pozwól, by bezsilność zamieniła się w agresję. Każdy ma w sobie bestię, z którą się rodzimy i tylko od nas zależy to, czym ją karmimy. Proszę, odbierz to bez spiny i w końcu się przyzwyczaj, że ja chcę cię tylko strzec, a nie kurwa uczyć życia. Jeśli wszystkie moje uczucia masz za nic, jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic. Jeśli wszystkie moje uczucia masz za nic, jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic. Kiedyś ufałem taki jednej, może nawet za bardzo, i nie słuchałem jak mówili, MC odpuść. Nie warto, po czasie skumałem, że mieli rację. W sumie najpierw straciłem dla niej głowę, potem do niej szacunek kilka dni wcześniej, kiedy jej facet ją orał, pocałowała mnie, mówił, że chce zacząć ze mną od nowa. Ja jak kupi, dałem się wtedy ponieść emocją, a nazajutrz okazało się, że byłem odskocznią. Nie wierzyłem w to, przecież znaliśmy się od dawna i wmawiałem sobie, że to nie może być prawda, aż zrozumiałem, że jesteśmy jak gwiazdy na niebie, niby tak blisko, a w rzeczywistości daleko od siebie. Przyjąłem to na klatę jak facet, choć ciężko było. Od tamtego momentu wiele się zmieniło, przestałem już wierzyć w miłość, wykorzystywałem i raniłem. Właśnie przez takie akty stałem się sukinsynem. Jeśli wszystkie moje uczucia masz za nic, jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic. Jeśli wszystkie moje uczucia masz za nic, jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic. Miałem przyjaciela, za którym skoczyłbym w ogień, wtedy jeszcze myślałem, że liczyć na niego mogę. Czasem gdy ktoś podaje rękę, po chwili podkłada nogę, a głośne dobre intencje po cichu stają się wrogie. Był mi jak brat, który zawsze za mną stanie, dałem mu wszystko co mam, obdarzyłem zaufaniem. Dzisiaj stoję tutaj sam, choć pamiętam bardzo dobrze, jak mówiłem mu o pannie opisanej w drugiej zwrotce. Wiedział wszystko, jak było dobrze i jak źle, nie wiedziałem tylko, że wykorzysta to przeciwko mnie. Tego samego dnia, gdy piłem z nim na ławce piwo, dowiedziałem się od niej, że wyznali sobie miłość. Jebać typa, dla mnie jest błaznem, od znajomych tylko słyszę, że gada, jaką to z siebie robię gwiazdę. A jeśli tego słuchasz, to dla ciebie jedna rada, gadaj co chcesz, ale uważaj, komu się spowiadasz. Jeśli wszystkie moje uczucia masz za nic, jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic. Jeśli wszystkie moje uczucia masz za nic, jeśli twoim zadaniem jest tylko ranić, to proszę bardzo, możesz się szczerze chrzanić, bo szacunku ode mnie nie dostaniesz tutaj za nic.